want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Witam wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj na hodowli i w firmie pana Piotra Wojciechowskiego, firmy Biomar. Odwiedzamy tę firmę, jak w poprzednim sezonie, by pokazać hodowcom coś ciekawego, co na pewno wykorzystacie w sezonie lotowym. Jak wiecie, firma Biomar zaistniała 6-7 lat, jak dobrze pamiętam, temu na rynku za sprawą słynnego już na chwilę obecną propolisu, tak zwanej reklamówki firmy Biomar. Jednak na sezon 2018 zostały w tej firmie wprowadzone 3 nowe produkty. Jednak to, co ja może hodowcom jeszcze powiem, zanim oddam panu Piotrowi głos, to jest to, kiedy miesiąc temu od pana tutaj Piotra dostałem telefon, mówi: słuchaj Wiktor, na sezon 2018, to było miesiąc temu rozmowa, będą fajne 3 produkty wprowadzone dla hodowców. No ja, jak wiecie, no, trochę pociągnąłem pana Piotra za język, mówi: słuchaj, będą to preparaty, które na pewno będą bezkonkurencyjne na rynku polskim. Bezkonkurencyjne w sumie ma rację, bo jak dowiedziałem się potem, kiedy tutaj przyjechałem i przejrzałem skład, to jeżeli chodzi o olej zdrowia, tak, no nazwa może śmieszna, bo magiczny olej zdrowia nagle się pojawia, jest to olej, który w składzie ma wszystkie oleje, czyli omega 3 i tak dalej, ale przede wszystkim są tutaj wyciągi wprowadzone w ten olej, takie jak ekstrakt z imbiru, z owoców piperyny, cynamonu cejlońskiego czy płonca kurkumy. Są to dodatkowe jakby wyciągi wprowadzone i teraz ja powiem hodowcom może, jak to wygląda. Kiedy otwieraliśmy butelkę i ja wąchałem zapach tego preparatu, to jest to dosyć, że olej bardzo gęsty, to jeszcze z takim orzeźwiającym jakby zapachem, nawet wąchając to, jest taki no bardzo świeżo, oświeżający jakby no zapach tego produktu. Jedyny plus, który działa na to od razu, to jest na butelce, na dole się robi 1,5-centymetrowa zawiesina, którą przed każdym podaniem warto, jak wiemy, butelkę delikatnie wstrząsnąć i wtedy podajemy to na karmę gołębią. Preparat, zdaje mi się, że na chwilę obecną, jeżeli zobaczycie sobie na stronie internetowej bądź w tym filmie, na skład tego preparatu, zdaje mi się, że na chwilę obecną bezkonkurencyjna no, marka czy produkt od pana Piotra tutaj Wojciechowskiego. Sezon 2018 jak? Bo wiem, że dużo sklepów zaopatrzonych. Tak, dziękuję właśnie wszystkim hodowcom, którzy nam zaufali, którzy sporo tych preparatów od nas biorą, bo naprawdę na brak pracy, na małą sprzedaż, znaczy nie narzekam ogólnie na sprzedaż, wszystko idzie fajnie. Odzew od hodowców bardzo dobry, mimo ciężkiego, trudnego sezonu 2018, naprawdę hodowcy zadowoleni. Wracają po te preparaty, no i tak jak tu Wiktor powiedział, sklepów też dużo od nas bierze te preparaty. Jesteśmy zadowoleni, że po prostu jest dobre zdanie, dobre opinie o tych preparatach. Przede wszystkim to, co pamiętajcie, zawsze wraca się do sprawdzonego źródła. I to, co rozmawiałem z panem Piotrem, to jest to, że propolis na chwilę obecną na rynku polskim stał się taki numer jeden, bo jak wiemy, propolis może każdy sobie z nas zrobić w domu. Jednak butelka taka propolis to jest koszt 20 paru złotych. A jest komu... jeszcze pyłek kwiatowy. Pyłek kwiatowy, a komu tak naprawdę chce się taki propolis robić? Mamy to tak naprawdę zrobione już z góry i mamy przede wszystkim przygotowane to w proporcjach takich, jak to powinno być, więc nie jest to ani przedłużone, ani nic. Cena też wydaje mi się, że jak na nasze warunki nie jest jakaś wygórowana i zdaje mi się, że też proporcjonalnie ilość podawanego produktu na litry wody jest też jako w formie dawkowania odpowiednia. Jeszcze tak tylko wspomnę, jeszcze jeden będzie preparat z firmy tutaj, czy to minerały, czy zakwaszacz przez pana Piotra zaprezentowany. Jednak ja tylko powiem tyle. Zakwaszacz, zakwaszacze, minerały czy te preparaty, które zostały wprowadzone na sezon 2018 jako takie nowości, są super. Jednak ja powiem hodowcom jedno. Jeżeli chcecie teraz na loty gołębi młodych sobie zadbać o ptaki, czy przygotować po przylocie gołębie na kolejny lot, to warto sobie ten film obejrzeć cały, bo na tym filmie opowiemy o takich 3 preparatach, które odgrywają tak naprawdę znaczącą rolę w trakcie sezonu lotowego. Chodzi tu przede wszystkim o adeno, jak wiecie hodowcy, i chodzi tutaj o to, jak odbudować gołębia po ciężkim locie gołębi młodych. No bo nie wszyscy sobie z tym radzimy, a pan Piotr też doświadczenie jakieś posiada, ze względu, jak wiemy, też lotuje gołębiami i dość dobrym sukcesem, więc tutaj takiego
tajnika małego, tajemnicy tak. Małej się dowiecie od pana Piotra. No, zapraszam. Zapraszamy do dalszej części materiału i tam dowiecie się więcej. W sezonie 2018 wprowadziliśmy 3 nowe preparaty w firmie Biomar. Preparaty te, no dość długo myśleliśmy nad składami tych preparatów, nad tym, żeby jakość była ich tak jak preparaty, które mamy dotychczasowe, po prostu jakość była jak najlepsza. I pierwszym takim preparatem, który chciałem przedstawić, jest to zakwaszacz Extra. Preparat ten zawiera szeroką gamę pierwiastków śladowych, jak i kwasów organicznych. Jest to preparat o, mi się wydaje, i z opinii hodowców, którzy już zaczęli stosować ten preparat, że no, działanie jest tego preparatu naprawdę nie gorsze jak preparatów zachodnich, dużo droższych by powiedzmy od tego naszego preparatu. Ten nasz preparat, tak jak powiedziałem, ma szeroki skład, ale jest też jak inne nasze preparaty preparatem bardzo wydajnym, gdyż butelka jest na 200 litrów wody i cena tego preparatu u nas jest 20 zł. Także no, z tego, co informują mnie tu hodowcy, którzy już zakupili, którzy zaczęli stosować z własnych doświadczeń, gdzie wcześniej testowaliśmy ten preparat, naprawdę efekt jest bardzo dobry tego preparatu. Kolejnym preparatem jest to preparat Olej Zdrowia. No, nad olejem też było długie zastanowienie, długie poszukiwanie. Chodziło o dobrą jakość oleju. Dlatego, że no, oleje, które są dostępne na naszym rynku, w większości są to oleje z krótkimi datami ważności. Ten olej, który my tu mamy, jest to olej na zimno tłoczony, ale skład tego oleju zawiera, ten olej zawiera 12 kwasów tłuszczowych, jak również zawiera wyciągi takie jak wyciąg z kurkuminy, z piperyny, z imbiru, cynamonu cejlońskiego i ekstrakt z pieprzu kajen. Także jest to olej, który naprawdę fajnie się zaczął sprawdzać w hodowlach. Hodowcy bardzo chwalą sobie ten olej. Ma za zadanie przede wszystkim oczyścić organizm, podnieść odporność, jak i nadać gołębiom prawidłową formę, energię i wiadomo, jak to kurkumina oczyszcza niesamowicie cały organizm, szczególnie wątrobę i nerki również. Trzecim preparatem jest to preparat minerały w płynie. No wiadomo, minerały w płynie dość znane. Preparat ten postanowiliśmy wprowadzić, bo było dużo zapytań, szczególnie dla gołębi młodych. Wiadomo, gołębie młode nie pobierają aż tak dużo gritów, minerałów. Tak samo lotując teraz metodą wdowieństwa, też te gołębie no, nie pobierają aż tak dużo tych minerałów wszystkich, jakie mają podawane w formie powiedzmy gritu i tak dalej, różnych posypek, dlatego że no, nie karmią młodych i zapotrzebowanie jest konieczne, dlatego postanowiliśmy w formie płynnej, wiadomo, forma płynna, minerały, wszystkie makro, mikroelementy, jest to bardzo, bardzo istotne, żeby gołębie taki preparat dostawały. Preparat ten jest butelka na 150 litrów wody, cena 20 zł. Jeszcze tu co do ceny oleju, butelka jest 200 ml. Dawkowanie jest jedna łyżka stołowa na kilogram karmy i cena jest u nas tego oleju 23 zł. Także cena jest też przystępna. Przede wszystkim to, co musimy zwrócić uwagę, to jest to, że preparaty są bardzo wydajne. Tak. Musimy o tym pamiętać i tak jak tutaj mówiliśmy o preparacie, a chodzi dokładnie o zakwaszacz, jest to zakwaszacz, który, tak jak pan Piotr powiedział, możemy porównywać do preparatów zachodnich. Tam jest to dawkowanie, gdzie na taką butelkę wychodzi na 100 litrów. 100 litrów. Tutaj wychodzi to na 200 litrów. Tam jest cena 46 zł. Tu mamy cenę 20 zł. Więc pamiętajcie, hodowcy, że nie...
Nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o to, jak się kupi. Tak, ale nie do tego chcę nawiązać. Czasem jest tak, że jak ktoś mówi, a kupię coś droższego, to będzie to lepsze. Nie do końca. Pamiętajcie jedno, że można coś kupić na miejscu, tutaj w Polsce, z takim samym składem, a nawet lepszym. Bo tutaj w tym preparacie, który Pan ma, zakwaszasz, jeżeli chodzi, jest dodatkowy jeszcze kwas ten cytrynowy, powiększony. I jeszcze kwas jabłkowy. Tak. Więc jeszcze dodatkowo mamy te dwie substancje, które dodatkowo działają na zakwaszanie organizmu, zakwaszania pH wody, tak? Tak, pH wody. No, powiedzmy teraz tak, preparaty typu Orni, Srebro i Propolis to są preparaty, które teraz właśnie hodowcom są potrzebne, tak? No, chodzi mi o adeno, adeno gołębi młodych. Tak, te preparaty, tych preparatów się sprzedaje na chwilę obecną bardzo dużo, bo jak tu kolega Wiktor mówił, preparaty te bardzo dobrze sprawdzają się w zapobieganiu, a również w wyeliminowaniu choroby gołębi młodych, adenowirozy. Dlaczego? Dlatego, że tu te trzy preparaty połączone razem doskonale sobie radzą z tymi problemami. Wiadomo, srebro koloidalne jako jedyny preparat, który działa na wirusy. Nie ma preparatu, nie ma antybiotyku, który by zwalczał wirusy. Srebro koloidalne bardzo dobrze sobie z tym radzi. Kolejny preparat Orni Mix. Jest to preparat, który doskonale działa na drogi oddechowe, ale również w składzie tego preparatu jest chrzan, pokrzywa i inne zioła lecznicze, które również mają działanie przeciwbakteryjne i eliminują również jak i preparaty chemiczne. Są wszystkie problemy właśnie z odfletniami, z problemami z drogami oddechowymi. Nie jest to w ogóle też preparat chemiczny, jest to 100% naturalny. I wiadomo, propolis zapobiega głównie prawidłowemu funkcjonowaniu całego układu pokarmowo-trawiennego, zabezpiecza jelita i tak dalej. Także no, te trzy preparaty łączone razem mamy już od dość dawna informacje od hodowców, a szczególnie w tym roku, gdzie te upały przyszły dość duże, wysokie temperatury, gdzie te gołębie młode no, naprawdę bardzo chorują i te preparaty trzy doskonale sobie radzą z tymi problemami. Wielu ludzi dzwoni, pyta, czy można to zwiększać dawkę tych preparatów. Jak najbardziej przy problemach, gdy już jakieś objawy są chorób gołębi, to zwiększamy dawkę nawet trzykrotnie. Także ja to proponuję hodowcom, żeby podawali nawet po trzy zakrętki z każdej butelki na litr wody i wtedy efekt jest naprawdę bardzo skuteczny, bardzo to dobrze działa, gołębi szybko wracają do zdrowia i tak dalej. Bardzo ważna rzecz jest po takiej kuracji podać preparat ten HEPA Probak. Jest to preparat, który regeneruje i oczyszcza wątrobę i nerki, ale również jest tu probiotyk, który zapewnia prawidłową, zabezpiecza jelita, prawidłowe funkcjonowanie jelit. Wszystko jest wtedy tak jak najbardziej, jak powinno być. I powiedzmy po takiej 10-dniowej kuracji tymi trzema preparatami warto przez 4 dni podać ten preparat HEPA Probak. Co mógłbym jeszcze dodać? No, tu mamy jeszcze też, tak jak wcześniej już w innych filmach mówiłem, preparat na biegunkę. Preparat na żółty guzek, rzęsistka, preparat na koksydiozę i preparat na grzyba. Wiadomo, przy wysokich temperaturach, jak są obecnie, niestety te bakterie się szybko namnażają i na przykład grzyb no, bardzo szybko się rozbija i w takich temperaturach, jak mamy teraz, minimum co 2 tygodnie przez 3 dni powinniśmy te preparaty stosować. Tu można łączyć trikoksan z koksanem, czy ten preparat na grzyba. Jak najbardziej jest to wskazane, żeby to podawać. Mhm. No powiedzmy teraz tak, zbliża się sezon lotów gołębi młodych. Tak? No, mamy dosłownie już dosłownie kilka tygodni przed rozpoczęciem pierwszych lotów. I jest okres, kiedy hodowcy teraz muszą wykorzystać czas, by te gołębi przygotować. Wiadomo, no, karma, podstawa, no, ale teraz jakie preparaty
poradziłby Pan hodowcom, żeby stosowali, żeby te gołębie mniej więcej przygotowali do sezonu w odpowiedniej kondycji? Co, jakie produkty? Bo wiadomo, no, preparat propolis jest to preparat naturalny antybiotyk, jakby tak można powiedzieć, tak? Więc propolis, nawet podając co drugi, trzeci dzień, nie zaszkodzimy gołębiom. Nie, nie. Nawet... Ja proponuję te preparaty minimum 3 razy w tygodniu, te 3 preparaty. Ale nawet tak jak my u siebie stosujemy, to nawet 5 razy, 6 razy w tygodniu, z tym, że raz dziennie, nie? Ale te preparaty trzeba często podawać, żeby te gołębie mogły funkcjonować tak, jak należy. No a teraz tak, a jeżeli chodzi o preparaty typu Energia, bądź preparat, tam jest Energium Extra, tak. Czym one się różnią teraz? Preparat Energium Extra i Energium Turbo. Można tutaj do kamery bliżej. O. Te dwa preparaty są do siebie podobne, aczkolwiek Energium Extra jest to preparat, który zawiera około 12 aminokwasów. Jest to preparat stosowany i najlepiej się sprawdza na loty takie do 400 km. Więc tak jak teraz zbliża się sezon gołębi młodych, ten preparat jest wystarczająco dosyć energetycznym preparatem, dobrym preparatem energetycznym, który doskonale sobie gołębie na tym dystansie do 400 km radzą. Natomiast preparat Energium Turbo, ten preparat zawiera 19 aminokwasów i oprócz tego zawiera cały skład witamin, które pomagają przetwarzać gołębie, pobierać z karmy większą energię, przetwarzać te węglowodany na energię. Także one się tym różnią. Ten preparat jest preparatem takim od 400 km, ale również go można stosować na 400, takie loty 400 km, z tym, że pod wiatr. Na loty bardziej wysiłkowe, ale na lotach na przykład dłuższych, 500 maratony, sprawdził się rewelacyjnie. Dużo ludzi dzwoni, co pobrali od nas ten zestaw cały lotowy i naprawdę są bardzo zadowoleni z tego preparatu na te loty, które są, no, w tym roku niestety są loty bardzo wysiłkowe. Mhm. No, a jeśli przykładowo na sezonie lotów w gołębi młody będzie ciężki lot, typu, ja wiem, no, 300 km pod wiatr z upalnymi warunkami, no to teraz jak taki gołębi młody odbudować? Wiadomo, białko, no to podstawa, ale co dalej? No białko, najważniejszym preparatem, znaczy najważniejsze, żeby szybko odbudować gołębi po takim wysiłkowym locie, to tak jak powiedziałem, bardzo ważne, żeby gołębi dostały wtedy białko i również można również podać preparat ten energetyczny. Także, że te preparaty, białko, ten preparat energetyczny dość szybko odbudowuje gołębie, ale mamy tu preparat... Regenerum Extra. Jest to preparat typowy na zregenerowanie organizmu i ten preparat w składzie zawiera białko zwierzęce, lecytynę, siarę, probiotyk Lactobacterius, drożdże, zioła lecznicze, oregano, tylan i kwas organiczny. Także ten preparat po locie jak najbardziej powinien być podawany po to, żeby szybko odbywać. Mówię, gdy przychodzi lot wysiłkowy, ciężki, do tego preparatu można jeszcze dodatkowo dodać białko. Także te preparaty bardzo fajnie sobie radzą. No i mówię, tak jak w tym roku, bardzo dużo tych preparatów hodowcy pobrali na sezon lotowy gołębi dorosłych. Loty, sezon jest bardzo trudny, wysiłkowy, ale gołębie sobie doskonale radzą, także mogę powiedzieć, że no już mam sporo takich informacji, że w przyszłym roku hodowcy mówią, że nie będą innych szukać preparatów, tylko sobie będą to od nas brali, ten zestaw. Zestaw lotowy zawiera 10 preparatów, są to te preparaty tu, które widzimy. Jest to Regenerum Extra, białko, glukoza, drożdże, oregano, multiamino, elektrolit, Energium Extra, Energium Turbo i salicyl. Salicyl jest to preparat, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, ale co chciałem powiedzieć, zestaw ten lotowy 10 preparatów wychodzi 265 zł, także no, cena jest też przystępna, ale naprawdę najważniejsze jest to, że jakość tych preparatów jest
bardzo dobra i są efekty. Do każdego zestawu dokładamy taki program lotowy, w tym jest program i żywieniowy dla gołębi młodych po odsadzeniu, program lotowy, program pierzeniowy, program rozpłodowy. Taką rozpiskę dodajemy każdemu hodowcy, który chce, który zamawia u nas preparaty. Do tego dokładamy też preparaty z cenami, całą ulotkę z cenami wszystkich naszych preparatów, również te nowości, które teraz mamy. Także ogólnie no, mogę powiedzieć, że mimo ciężkiego sezonu są hodowcy zadowoleni, jest dobry odzew, że preparaty fajnie działają. I tak, wydaje mi się, że o preparacie, którym chyba też nie możemy zapomnieć, tej gamy, która jest w tej firmie Piomar, to jest preparat przede wszystkim na grzyby, czyli fungi, tak? To jest preparat, który hodowcy powinni stosować, czy to w lotach, czy w okresie jesiennym, czy okresie zimowym, cały czas. Bo jak wiemy, na chwilę obecną jeden z takich poważniejszych problemów, które nawet ja spotykam, jeżdżąc po nawet znanych hodowcach, którzy powiedzmy zawodowo się tym zajmują, to problem, jaki cały czas notorycznie się pojawia, no to tak naprawdę grzyby, tak? Tak, dokładnie. Tak jak wcześniej powiedziałem, no przy tych temperaturach wyższych, ale i nie tylko, problem grzybicy jest dość duży i dużo hodowców boryka się z problemami, robią później badania, okazuje się, że jest bardzo wysoki grzyb u gołębi. Ten preparat fung naturalny bardzo dobrze sobie radzi. Były gołębie badane. Kuracja się miała? Wyszedł grzyb. Kuracje, jakie my zalecamy ogólnie, to 10-dniowe. Są to preparaty naturalne i dlatego można zrobić tą kurację, żeby była porządną kuracją. To ja uważam, że kuracja 10-dniowa jest najbardziej właściwą kuracją. Nie? Preparat ten jest na 120 litrów wody i naprawdę wydajny i efekty są po zastosowaniu tego preparatu takie, jak powinny. I tak wydaje mi się, że w sumie z tych preparatów, które też opowiadaliśmy, z tych preparatów nowych na sezon 2018, no to najlepszy, a może inaczej, najbardziej na który preparat będzie szał, to jest ten olej zdrowia, bo olej zdrowia, zapach jego i skład pozwala na to, że jest bezkonkurencyjny na chyba na obecny rynku. Mi się wydaje, chodzi o cenę, proporcje ceny do jakości, tak? Wydaje mi się, że chyba nie ma na polskim rynku, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jest te wszystkie zawiesienia, tak, dość dobrze wymieszać, bo tu około pół centymetra jest taki osad z tych wszystkich składników, które zawiera ten olej, żeby dobrze wymieszać, on się robi aż taki bardzo ciemny, aż wprost można by powiedzieć ciemny, taki jak czekolada i co najważniejsze, jest bardzo gęsty, to nie jest jakiś rzadki taki olej, jest to gęsty olej, gwarancja na ten olej jest do 2 lat, także, że naprawdę jest to olej, no, moim zdaniem bardzo wysokiej jakości, ale skład, jaki my tu dodaliśmy, też do tego oleju też będzie robił swoje prawidłowe działanie i będzie tak jak u innych, przy tych poprzednich preparatach, które mieliśmy wcześniej, też będzie zainteresowanie, myślę, duże tym preparatem, no bo no preparat fajnie już się sprawdził w wielu hodowlach i my tu u siebie go testowaliśmy, jest naprawdę ok. No i też musimy powiedzieć o zakwaszaczu, że jest jego barwa koloru niebieskiego, coś tak, taki błękitny. Tak jakby awidres, nie? Coś takiego. Coś takiego, on to jest taki kolor błękitny, także, że i to jest bardzo wydajny, bo to jest 1 ml na litr wody. Także to jest bardzo wydajny zakwaszacz. 200 litrów Tak, 200 litrów butelka, 20 zł. Myślę, że przy tym składzie, który on zawiera, jest to bardzo dobra cena i naprawdę jakość tego jest taka, jak powinna być. No co, no, życzymy hodowcom udanego sezonu gołębi młodych. No tak, sezon gołębi młodych się już niedługo będzie zbliżał. Zbliża się już niedługo, pewnie hodowcy zaczną wywózki, treningi. No i przede wszystkim wtedy trzeba pamiętać, żeby zapobiegać, nie leczyć. I tak jak tu wcześniej powiedziałem, te trzy preparaty doskonale sobie radzą z zapobieganiem, z można powiedzieć z usuwaniem problemów
gołębi młodych, no bo to nie ma co ukrywać. Hodowcom życzę udanego sezonu w lotach gołębi młodych. Myślę, że kto tych preparatów jeszcze nie zastosował, zapraszam. Dużo sklepów z nami współpracuje. Warto w swoich okolicach pytać również o te preparaty, bo naprawdę dość dużo sklepów z nami współpracuje i można bezpośrednio zamawiać u nas preparaty, ale również można, podejrzewam, w swoich okolicach pytać o te preparaty i można te preparaty sobie zamawiać. Może podam jeszcze numer kontaktowy. To numer kontaktowy do mnie jest 663 670 682. To może tam kolega Wiktor też umieści ten numer. Filmem wyświetlony. I jeszcze adres mailowy można podać? Adres mailowy jest pwojciechowski29@wp.pl. Adres strony internetowej, bo na naszej stronie są te preparaty wszystkie ujęte, ceny tych preparatów i tak dalej. To jest www.piomarnatura.pl. Bo ten adres zapraszamy, bądź numer telefonu, adres mailowy. I tyle. No jeżeli hodowca, który tutaj będzie zainteresowany zakupem całego jakby pakietu i tak dalej, na pewno dostanie jeszcze jakiś, jak to mówimy, produkt w prezencie, tak. Więc... Tu chciałem jeszcze dodać tak na koniec, bo do tych trzech preparatów Propolis, Srebro Kolodajne, Ornie i Propolis mamy taką promocję. Przy zakupie 5 butelek, 6 butelka jest gratis. Także to taki, mamy taką promocję na ten sezon. Może w przyszłym też będzie taka promocja. W każdym bądź razie do 5 butelek jest 6 dodawana gratis. Nie? Także też sporo hodowców korzysta z tej promocji, no bo warto, 3 preparaty wartości powiedzmy 60 zł są za darmo, nie? Dokładnie. Dobry lot, hodowcy. Dobry lot, pozdrawiam.